zapraszają środowiska patriotyczne związane z upamiętnieniem żołnierzy wyklętych na tym terenie, rodziny żołnierzy wyklętych. Proszę pamiętać, że w tym terenie, Pułtuska i okolic, bardzo dużo miejsc tajnych pochówków, które IPN ma skatalogowane, ale nigdy badania nie były przeprowadzone, więc próbujemy podążać cały czas śladem, można powiedzieć, za słowami Czerwonych Gitar: nie spoczniemy, dokąd nie znajdziemy wszystkich tych żołnierzy. W Pułtusku są ludzie zainteresowani polską historią i tym, co robimy, i dlatego jesteśmy tutaj na to zaproszenie. Mogłem przedstawić efekty naszych działań, miejsca, gdzie pracujemy, i stało się to, na co na takich spotkaniach bardzo liczymy. Zawsze apelujemy o to, żeby dzielić się z miejsc, gdzie komuniści grzebali swoje ofiary. Zawsze apeluję o to, żeby się tą pamięcią z nami dzielić. I dziś w czasie spotkania i po tym spotkaniu otrzymałem konkretne informacje od kilku ludzi. Jutro będziemy robili wizję lokalną na jednym z tych obszarów. I to jest właśnie ten efekt bardzo przez nas pożądany. Spotkania doprowadzają do uruchomienia pewnych mechanizmów. Ludzie, którzy z różnych powodów mieli pewną wiedzę, nie wiedzieli, jak ją przekazać, nie wiedzieli komu, może nie mieli komu. Teraz uruchamiają tą swoją pamięć, przypominają sobie pewne zdarzenia, mówią o tym, no i już oddają te działania w nasze ręce. Mój stryj będzie miał pogrzeb. Szczątki z identyfikacja była i będzie pogrzeb latać we wrześniu. No i cieszymy się, że w końcu stryjo będzie miał pogrzeb, bo był rzucony w dół. Do tej pory nie wiadomo było, gdzie jest. Zadowolenie. Ja wysyłam swoje DNA do Gdańska prawdopodobnie. No i przyszła nota, że potwierdziło się, że to stryjo, Jan Kmiołek, odnaleziony. Jeszcze czekamy na Franciszka, bo Kmiołku było dwóch, Franciszek i Jan. To Jana już odnaleziono, a Franciszka nie, jeszcze na razie niepowiadomione. To znaczy, że nie ma. On należał do AK, później do Zjednoczenia Narodowego. Znaczy zmieniał, brał udział w otwarciu więzienia tu w Pułtusku. No i także ubeki za nim chodzili, że dość na tym, że go była zdrada, no i był pojmany. A Franciszek to zginął, jego brat zginął w Jurgach, w Obławie, ale później już, to już Janek był zamknięty. Zobaczyliśmy dużo więcej zdjęć pokazujących, no, jak ci oprawcy działali, w jaki sposób bezwzględny, jak znęcali się nad tymi ofiarami, zanim sposobem katyńskim zabijali strzałem w tył głowy. Nawet zdarzały się przypadki strzałów tutaj w skroń, czyli odwrotnym kierunku, jak to czynili NKWDziści. Więc tej historii, której nie mogliśmy poznać w szkole, bo w większości przecież uczyliśmy się w szkołach powojennych, w innym systemie, w innej rzeczywistości, w czasach kłamstwa historycznego. Dzisiaj to kłamstwo historyczne nadrabiamy jako to pokolenie powojenne i chcemy, żeby młodzi ludzie również mogli sięgać do tej historii prawdziwej. I nic bardziej nie przemawia do ludzi jak obraz. To, co powiedział profesor na naszym spotkaniu. Żadne słowa nie zastąpią, nawet najpiękniejsze, nie zastąpią obrazów z tych dołów śmierci, które na Powązkach, które na Łączce, które po całej Polsce IPN, poszukując żołnierzy wyklętych, poszukując ofiary terroru komunistycznego, nam pokazuje.